Siema, z tej strony Xao i witam Was w krótkim przeglądzie aktualizacji. Nigdy niczego się nie robiłam i szczerze mówiąc raczej już takie rzeczy nie będę robić, ale to po prostu co się wydarzyło teraz to jest godne komentarza. Przede wszystkim mamy nowy ekran startowy, no i właśnie nowy ekran ładowania The Sims 4 i muszę Wam powiedzieć, że to, że mi się nie podoba... O, jeszcze jakieś bugi. To, że mi się nie podobają, to jest jedno. Największy problem mam jednak z tymi ikonkami tutaj od dodatków, pakietów i tak dalej. Jeszcze czytam krytykę tego, że ktoś ma rudzi, ale no sorry, one naprawdę są takie same i ciężko jest w ogóle cokolwiek odróżnić tutaj. I już nie mówię o tym, że w trakcie tworzenia sima ciężko się odnaleźć albo przy meblowaniu. Tak, mogę użyć filtra, ale zwykle nie używam filtrów i wszystko sobie widziałam, więc czemu utrudniamy robotę zamiast po prostu robić to przejrzyście? No ale dobra, spoko, już no chrzanić to, nie? Ale gorszy mam problem z tym, że to jest po prostu zbyt jaskrawe wszystko. Wygląda to po prostu okropnie. Widziałam opinię, że kogoś boli głowa czy coś. No, mnie nie boli głowa, ale mi po prostu się coś dzieje, jak to widzę. Jest, no, brzydkie po prostu. No, ale są rzeczy, które warto pochwalić i właśnie zaraz się nimi zajmiemy. Damy sobie nową grę, ponieważ chcę zacząć nową rozgrywkę w The Sims 4. No i pokażę Wam, że w sumie nie trzeba dawać nowej gry, bo po prostu wczytam grę, którą mam wczytać. No dobra, robimy sobie nową rodzinkę. Te tło oczywiście nie jest stąd. I teraz mamy taką możliwość. No, akurat mi się to nie wyświetliło, ponieważ ja już jestem w zapisie, ale kiedy damy sobie tutaj nowego Sima, mamy taką książeczkę. Tutaj Sima poprzez historię. I teraz Wam pokażę, do czego to służy, bo to jest naprawdę fajne narzędzie. Więc tak, możemy dodać każdego Sima, który jest młodym dorosłym, dorosłym albo seniorem. Więc jeżeli mamy tylko 8 Simów, to ci tych 8 Simów może mieć te wszystkie historie. Ja sobie zrobię nowego Sima młodego, dorosłego. I mamy taki quiz, gdzie odpowiadamy na pytania i dzięki temu losuje nam się jakaś historia. I tym quizem tworzymy sobie Sima. On wtedy będzie miał jakąś karierę, będzie miał jakieś cechy. No, jest to bardzo fajne narzędzie, bo nie zaczynamy od zera takiego całkowitego. No dobra, niespodzianka jest paparazzi. Zaczynam się promować, wychylam swój ostatni film, uciekam tylnymi drzwiami. Ten Sim raczej nie będzie taki, ponieważ chcę stworzyć Sima, który będzie brał udział w moim legacy. To jest taka odpowiedź. Chciałabym, żeby to był Sim bardziej zamknięty w sobie i rodzinny, więc będziemy dążyć do czegoś takiego, zobaczymy, czy nam coś takiego wyjdzie. No dobra, uciekam tylnymi drzwiami, bo raczej nie jest takim Simem. Jaka rola przeszedłby mi podczas napadu? Nie wiem, to nie pasuje do tego Sima. Jeśli chodzi o sztukę, to najpełniej artystycznie wyrażam się. Na funkcjonalność myślę, że to by był taki Sim. Gdy oglądam telewizję, największą uwagę zwracam na grę aktorską, scenariusz i dialogi, swój telefon. Nic mi to nie pasuje. W jakiej grupie byłoby mi najlepiej? W takiej, która działa na korzyść społeczeństwa, złożenie ze mnie i moich wymyślonych przyjaciół. W takiej, której ja rządzę i nie słuchają. Myślę, że ta pierwsza. To nie. Kiedy piszę test, nigdy nie oszukuję. Wybieram to będzie losowo. Ściągnę internetu. Nigdy nie oszukuję. Co jest najlepszym zwrotem akcji? Deus Ex Machina. Przemiana bohaterów, czarny charakter, triumf sprawiedliwości. A może to. Co najbardziej lubię robić na świeżym powietrzu? Łowić ryby, zajmować się ogrodem, szukać skarbów. To dyscyplina i hierarchia są potrzebne. Dla mnie to abstrakcja. Lubię żartować. Z innych, z siebie, nie żartuję z nikogo. Nie. To nie. To mi nie pasuje. To też z kamerą nie. Dalej. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robię po powrocie z pracy? Sprzątanie domu, gotowanie, prysznic. Gotowanie. Co robię, żeby się rozerwać? Spędzam czas z przyjaciółmi, robię coś twórczego, gram w gry i surfuję w sieci. Namiast przyjaciółmi. Bla, dalej. Chcę, żeby jakaś była z rodziną związana rzecz. W jakim domu chcę mieszkać? Takim, który sprzyja rodzinnej atmosferze oczywiście. Co nam wyszło? No, niezły Sim w ogóle, bo właśnie chciałam, żeby to był facet. Ale widzę, że... Reszta, że mi nie pasuje. No dobra, dusza towarzystwa. Okej, okay, może być. No dobra. Bo tego się nie da zmienić. Szkoda trochę. Smakosz, dobry... samotnik. No nie wiem, ciężko byłoby tworzyć legacy z takim Simem. No ale z drugiej strony taki się wylosował, a to ma być takie trochę random legacy. Co my tu mamy? Kariera kuchmistrz. Kowa umiejętność gotowania. No dobra. Umiejętność majsterkowanie. No spoko. Umiejętności literackie. No, może być, może być. Co jest ciekawe, w ogóle ci Simowie mogą się wyrenderować z jakimiś supermocami. No to nie wiem, jakieś tam damy losowe rzeczy na przykład tutaj bla 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 bla. I może się tak stać, że się nam wylosuje właśnie jakaś ręka czy coś. O, ale się nie losowała. Bo właśnie taki miałam, jak ma ten środki ponadprzeciętne, a ten ma standardowe, to ciekawe co by nam wyszło z tych dwóch. Dobra, jeszcze raz zrobię. Zobaczymy, czy są pytania z Wysperskiego Życia. Uwaga. I co? Nie mamy serenki. Szkoda, bo czasami się naprawdę losują, bo już mi się zdarzyło aż dwa razy takie coś. Wyklecać są smakosza i dobrą. To jest chyba taka cecha uniwersalna. Dobra, jakiegoś tego Sima zrobię sobie jakieś losowe nazwisko i tak dalej i to Wam pokażę. Ważne, żeby tylko imię miał na A.
Aleksy Kruk, no tak wyszło, no to będzie Aleksy Kruk. Przerobię go i zaraz wrócę do naszego narzekania na aktualizację. Nie no, żartuję, nie będzie to takie narzekanie, ale to są rzeczy naprawdę, które mi wkurzają. Na przykład teraz chcę sobie znaleźć fryzurę. I te wszystkie ikonki są takie same. Wcześniej sobie patrzyłam, o kolor, o to ta jest ikonka z tego dodatku, albo z tamtego, albo ze jakiego, no nieważne. Ale dowiedziałam mniej więcej z którego to dodatku, a teraz wszystko jest takie samo. Mogłabym sobie sortować, ale zobaczcie na to. Patrzcie, ile tu jest dodatków. Dlaczego nie mam tylko tych, które posiadam? Po co mi takie tutaj w tym menu, których nie posiadam i nie mogę ich nawet odklikać? Po co mi to? Żeby mnie to wkurzało? Swoją drogą, dlaczego z aktualizacją nie doszła żadna opcja związana z tym oto narzędziem gotowe style? Ja nie rozumiem, dlaczego w ogóle tego nie ma od podstawki. Już, no ale spoko. Nie ma od podstawki, okej. Okay. Ale już jesteśmy po tylu aktualizacjach i po tylu dodatkach i po tylu latach, że powinno się w końcu to tutaj znaleźć. Dlaczego ja nie mogę sobie zapisać jakiegokolwiek stylu jako mój własny styl, którym sobie wybierała stąd? Dlaczego tego nie ma? Nie wiem. Mam nadzieję, że w końcu się to pojawi, bo to już jest irytujące. Zamiast jakieś robić nowe kolory, to może lepiej zrobić jakąś nową funkcjonalność. No spoko. Jesteśmy w jakimś nowym miejscu i teraz wypróbujemy ten słynny tryb budowania, o którym się tak dużo mówiło, i te nowe obiekty. Obiektów miało być tam jakieś tysiące, setki. No, w każdym razie chodziło o to, że to będą obiekty, które normalnie gdzieś tam, na przykład mamy tutaj te autka, które sobie stoją, jakieś tam roślinki, których się normalnie nie da dać w grze, jakieś domy. I no cóż, tak, są te obiekty, ale jak widzicie, no wpisuję debug, nie ma tych obiektów. W dekoracjach nie ma tych obiektów, więc gdzie one są? Przecież miały być te obiekty po aktualizacji. Trzymajcie się. Są te obiekty. Owszem. Trzeba wpisać kod do obiektów, które miały być dostępne. Dlaczego po prostu nie daliście tutaj nowej zakładki, nie wiem, dekoracje? No dobra, tu nie ma miejsca, bo jakieś wiatraki są. No to nie wiem, może tu zrobić nową kategorię, zakładkę, debug, cokolwiek zrobić i by było wtedy sobie osobno. No ale dobra, trzeba wpisać magiczny kod, jak odblokować dodatkowe obiekty w The Sims 4. I mamy taki fajny artykuł na DotSim. I musimy wpisać, no testinga chyba się nie trzeba akurat wpisywać, ale trzeba wpisać kod show leave edit objects. Jakby to po prostu nie mogło być już w grze, no ale już dobra. Wpisujemy sobie wszystkie kody po kolei. Miały być podblokowywane te rzeczy, a i tak trzeba jakieś kody wpisywać. No dobra, spoko, fajnie, nie ma co. W ogóle, jeżeli chcecie naprawdę mieć podblokowywane wszystko, tak w sensie jakieś tam, w sensie na przykład jakieś drzewka czy coś, to ja i tak polecam mod, bo one się po prostu wtedy pojawiają w katalogu, zaraz wam jeszcze pokażę. Dobra, mamy teraz ten kod wpisany, jeden, drugi, trzeci. Tutaj trzeba wpisać debug i dopiero wtedy mamy te rzeczy. No wspaniałomyślne, no po prostu świetnie, że musiałam wpisać trzy kody, żeby dostać się do drzewek na przykład, które by mogły być równie dobrze po prostu gdzieś do znalezienia w katalogu, no ale za dużo do wymagań, tak. Ja chcę brzmieć jak Maruda, bo naprawdę są fajne rzeczy, no właśnie ta historia jest genialną rzeczą, ale te kolory, te właśnie, że niby jakieś nowe obiekty, które tak naprawdę i tak wymagają wpisywania kodów, to jest dla mnie jakieś nieporozumienie totalne. Szkoda, że nie pokuszono się po prostu o to, żeby właśnie zrobić to mądrze. Zwyczajnie to dodać do katalogu. Z tymi kolorami zrobić tak, że każdy ma do wyboru kolory menu. Czyli jeżeli ja chcę mieć ciemny motyw, czyli no był taki mod dark motyw i tak dalej. Chcę mieć ciemny motyw, no to mam sobie ciemny motyw, nie? Chcę mieć białe kolory dalej, tak jak było, no to mam białe kolory dalej, tak jak było. A w tej chwili jest tak, że ludzie narzekają, bo mają jaskrawe kolory, nie mają białych. Ci, którzy nie chcieli mieć białych, to się cieszą, że mają jaskrawe, ale na przykład niektórzy nie chcą mieć ani takich, tak jak ja na przykład. Ja bym chciała mieć taki ciemny motyw, który zresztą dojdzie w aktualizacji w następnym miesiącu, bo znowu będziemy mieć zastąpiony ekran kolejny. Zamiast dać naprawdę wybór, chcę mieć jasny kolor, okej. Okay. Chcę mieć ciemny kolor, okej. Okay. Mam, wybieram sobie z menu, wchodzę tutaj, wybieram sobie opcję gry, nie wiem, interfejs by się to nazywało, no cokolwiek, jakąkolwiek zakładkę tutaj. Wybieram sobie, mam wszystko, a w tej chwili mam tak, że brak mi słów po prostu. Brak mi słów, bo jestem nie za bardzo zadowolona. Tym bardziej, że jestem po prostu zmęczona tymi aktualizacjami, które mają niby usprawnić grę, a tak naprawdę tego nie robią. Bo nadal są problemy z grą, są jakieś bugi, które już występują od podstawki, a zmieniane są takie pierdoły, jak właśnie wygląd. Już nie mówię o wyglądach pudełek, bo rzeczywiście te gry mają tak wyglądać, w sensie pudełkowe. Jestem osobą, która kolekcjonuje pudełka i mi się to w ogóle nie podoba. Nie chcę brzmieć jak hater taki typowy, bo nie lubię, jak ktoś narzeka. I sama niechętnie narzekam, ale to po prostu mi się nie podoba. A co do tego modu? To się nazywa Liberated Objects i te obiekty po prostu nam się pojawiają w katalogu. To są rzeczy, które już gdzieś tam były w grze schowane. Nawet są ikonki do niektórych.
I co? I nie muszę żadnego debuga wpisywać ani nic. Po prostu sobie wchodzę i je mam. W ogóle nie wiem, po co one były chowane, bo można było się pochwalić, że w dodatku doszło 50 nowych obiektów. No bo rzeczywiście tyle doszło. A czemu nie mogę ich wybrać? Nie wiem. Polecam wam przede wszystkim duży dystans mieć do tej aktualizacji. Jeśli wam się gra nie uruchamia, macie jakieś błędy, no to wyciągnijcie najpierw mody, bo oczywiście pewnie trzeba będzie wszystko zaktualizować i tak. Ja nie aktualizowałam MC Command Center i działa, ale różne mody są różne rzeczy i niektóre trzeba po prostu aktualizować. Ogólnie zauważyłam jakąś taką tendencję do tego, że znikały ludziom zapisy po aktualizacji. W sensie gra się zaktualizowała, patrzą się, a zapisów nie ma. Czyli dodatkowe rzeczy dochodzą. No i co mam mogę powiedzieć? No, moja ocena aktualizacji jest taka, że to, że nie mogę sobie wybrać ekranu ładowania, że nie mogę sobie wybrać ekranu menu, jest nieporozumieniem, powinno się dać to zrobić. I jeżeli idziemy w taką stronę, że wszystko nagle z białego się robi jakieś takie ciemne, to może by to wszystko rzeczywiście było, a nie na przykład tutaj dalej jest białe. Nie wiem, po prostu to tak jakby nie pasuje tam. Tak zupełnie. Patrzcie, no tu mam taki piękny ekran, piękny. Niebieski jaskrawy ekran. W ogóle Plumbob jest naprawdę spoko, bardzo mi się podoba ten Plumbob. Tu mamy takie pół na pół, pół trochę tego starego, pół trochę nowego. Ani to takie, ani to owakie. Wchodzę sobie do wyboru światów, a dalej wszystko jest białe. Tu nie można było tutaj też jakiegoś tła zrobić w innym kolorze i napisy białe. Nie, po prostu nie ma tutaj takiej spójności, nie? Nie ma spójności. Więc tak, zapomniałam jeszcze przez to wszystko powiedzieć o nowych ciuchach, chociaż pewnie wszyscy o tym powiedzieli, więc chyba nie wiem, czy jest sens w ogóle, ale powiem, żeby nie było. Doszły nowe rzeczy, z czego większość z nich była już w dodatkach, więc jeśli mieliście jakiś dodatek, no to te rzeczy doszły teraz za darmo dla wszystkich. To nie jest problem. Problem jest to, że dali rzeczy, które już były, więc nie zrobili nic nowego. Nie musieliby robić, po prostu by ich nie zrobili. Tyle. No tak to dali w aktualizacji rzeczy, które już były zrobione w dodatkach. Rzeki po prostu hejtu się wylały, ja nie chcę tego powielać, więc po prostu idźmy dalej. No więc jak tam simkę, no wam pokażę, co doszło. No oczywiście ta słynna fryzura, no ta fryzura doszła. Chyba na ta jest na kładce, albo ta, już nie pamiętam. No spoko, no nie jest ani ładna, ani brzydka, no po prostu taka moda teraz. Więc takie włosy doszły, ta kurtka doszła i ona normalnie była chyba w Zostań Gwiazdą. Nie, z dodatku w każdym razie była, bo nie wiem, nawet teraz chyba już nie sprawdzę, czy była w dodatku, bo już po prostu mi się pokazuje jako base game. Tutaj jest bluzek, jest także z aktualizacji, ale nie jestem w stanie... A ta, bo ta była w którejś z dodatków. Ona teraz nie ma żadnej ikonki. Jakaś czapka doszła i ona jest z Witaj w pracy. O ta czapka. Także już nie jest z Witaj w pracy, po prostu teraz już jest w głównej grze. I jeszcze jest jakaś fryzura ponoć, ale to nie mam zielonego pojęcia, które to może być. Ta fryzura? Czy to była w dodatku jakimś? Nie, czy w dodatku w jakiejś innej aktualizacji? Nie kojarzę tej fryzury, żeby była od podstawy. No, to jest lenistwo, to jest po prostu lenistwo. Zadawanie do gry rzeczy, które już były dawno temu zrobione. Naprawdę, czasami lepiej było po prostu nic nie dodawać. I tak to dodajemy potem rzeczy z dodatku, które ktoś kupił, więc już ludzie będą mieć ból różnych części ciała. No ja na przykład tego dodatku, który tam wymagał niektórych rzeczy, nie mam, więc nie możecie powiedzieć, że to wiecie, że ja tak marudzę, bo kupiłam. No mam niektóre z tych dodatków, ale nie wszystkie i mi to nie przeszkadza, no spoko. I ja nie zamierzam bronić jej ani nic, bo chcę po prostu szczerze powiedzieć wam, co o tym myślę. A myślę o tym, że to jest, no, po prostu lenistwo. Nieporozumienie. Tak określiłabym tą aktualizację. Fajny jest ten system, że mogę sobie stworzyć sima na podstawie historii. To jest bardzo fajne, to mi się bardzo podoba. Nie jest to 100% trafne moim zdaniem, ale jest bardzo spoko. Także myślę, że w przyszłej aktualizacji powinien się skupić na tym, żeby gracze mieli możliwość wyboru, czy chcą mieć taki wygląd albo inny. Po prostu wybór, bo nie wszystko, co jej wymyśli, jest w 100% trafne dla graczy, bo nie wszystko się ludziom podoba, niestety. I takimi decyzjami można sobie naprawdę zaszkodzić. No, to jest moja cena. Ja wiem, dużo narzekania. No tak się po prostu czuję po tej aktualce, aż musiałam nagrać coś takiego, bo chociaż nigdy tego nie robię. Co mogę wam powiedzieć? Zapraszam was w ogóle na Legacy Challenge z 4 już niedługo. Na razie.